przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Transmisja z Anfield wkrótce. Witam państwa. Mam dzisiaj przyjemność obejrzeć mecz rozgrywany w miejscu owianym legendą na Anfield. Piłkarze są już gotowi do gry. Wita się z państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś Halloween. Miejmy jednak nadzieję, że mecz nie będzie nas straszył poziomem. Liverpool zmierzy się z Manchesterem United. Dzisiaj mamy Halloween, święto duchów i upiorów. Piłkarze są chyba z krwi i kości, więc liczymy tutaj na potwornie dobre spotkanie. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alisson Becker między słupkami. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z Joelem Matipem. Mo Salah oraz Sadio Mane zagrają na bokach pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Manchester United. W bramce David De Gea. W obronie Luke Shaw wystąpi razem z Aaronem Wan-Bissaką na bokach. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. Stadion mieszczący się przy Anfield Road to jedna z prawdziwych świątyń futbolu. Bez względu na to, komu kibicuje się na co dzień, każdy fan piłki chciałby choć raz zasiąść tu na trybunach. Długo by wymieniać miejsca na obiekcie Liverpoolu, które sprawiają, że serce zaczyna bić szybciej. Znak This is Anfield nad wejściem z tunelu, brama Billa Shankly'ego z mottem You'll never walk alone, no i oczywiście słynna trybuna The Kop. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Bruno Fernandes, Greenwood przy piłce, Rashford dostał piłkę, 100% okazja, aj, teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. The Reds bardzo bliscy teraz utraty gola, ale odzyskują posiadanie, a kibice dodają im otuchy. Skupcie się panowie, chcieliby powiedzieć. Scott McTominay. Świetnie go teraz wypuścił. Głośno o nim ostatnio. Ciekawe jak zaprezentuje się Mohamed Salah. W każdej drużynie. I Rashford. 1-0. Mamy bramkę. United otwierają stan derbowego spotkania. Ale jestem pewien, na tym się nie skończy.